Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Valhalla. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Dzisiaj zaczniemy sobie, moi mili Państwo, wątek, który polega na rzecznych najazdach. Tak się nazywa ten darmowy DLC. W poprzednim odcinku zakończyliśmy sobie już definitywnie. I've never heard tell of any river champion. Not sure what to make of that. But you're welcome to ask Eivor. Suniva. And stranger, what brings you to our shores? Vaughn and his crew claim to be raiders of great treasures. They seek to join with Ravenstall. If you wish to join us, we only ask for hard work and loyalty. No need of silver or gold. Wouldn't say no to it, either. It is good to meet you, Eivor. And there is more in this for you than precious metals. We may seem weary and ragged, but we know secret routes of England's coasts. Where you will find a wealth of resources for Ravensthorpe. You seek to share them with us. Why? When the table is laden with too great a feast, you gather friends round to enjoy. We seek friends and feasting. Let me show you. I will take you out on a raid, once we repair our ship. I appreciate the offer, and accept it. Okej, budynek się ukończył sam z siebie. Dla mnie git. How do you judge our dock? Ah, now that's a dock worthy of our long ship. Come and talk to me whenever you are ready to leave. No, jestem już gotowy, bo. Are you ready to set sail? Rzeczne najazdy są bardziej wymagające niż zwykłe wyprawy, ale w ich trakcie możesz zdobywać nowe wyposażenie, broń oraz przednie towary. Potrzebne do rozbudowy chaty jasmingów oraz łodzi najazdowej, a także do zakupu schematu zdobień u Wagna. Uważaj jednak, bo jeśli zginiesz w trakcie rzecznych najazdów, tracisz wszystkie poczynione postępy oraz pozyskane nagrody. Jak zginiemy, to zakończymy ten dodatek. I am ready. On to the raid. We will use my crew for the first outing. Easier for me to show you what lies along the riverbank. Later, you are welcome to send your own Jomsvikinger along the paths we travel. Mine could use the rest. No dobra, i gdzie my teraz jesteśmy? Rzeka Exe. Okej, obszar zastrzeżony. O! The Jomsvikingar have been learning its currents. An old friend said it was a smuggling route for Roman traders. She claimed it was useful in hiding their tracks. In fact, it is so well hidden, you could raid your very neighbors and they would never know it was you. Something to think about. Look, there! Villages! Not hoarders of wealth, mind you. But well worth the trouble if you're seeking rations for the crew. Remember, my crew is like a pack of trained wolves. Najazd, nie? They will respond to your orders. Give them freely. Status najazdu rzecznego. W trakcie rzecznego najazdu przytrzymaj tabulator, aby przeglądać ważne informacje na temat wyprawy oraz załogi. Wskaźnik rzecznego alertu okazuje poziom wrogiego wsparcia w lokacjach do najechania. Wskaźnik ładowni informuje o tym, ile masz przedmiotów i jeszcze miejsca w niej zostało. Możesz tu też sprawdzić poziom zdrowia każdego z członków załogi i ilość prowiantu, jaką przy sobie niosi. Jest dwóch gości, którzy kurna bronią tego pierdolnika. Hey,
Czemu ja go starczy bije? Czemu nie mogę tego zamienić? Aha, bo chyba jestem podczas walki, tak? Nie wiem, czemu to się zamieniło. Duże skrzynie z prowiantem zapewniają w trakcie rzecznego najazdu żyrujący żywność trowę TB oraz Jasmingo swojej załogi. Będą ściągali po nie automatycznie, gdy spadnie ich poziom zdrowia. Ty zaś możesz wykorzystać swoje racje do ocenia powalonych w boju wojowników, o ile tylko dotrzesz do nich na czas. Let's get back to the ship! Aha, czyli to polega po prostu na tym, że pływamy sobie po rzece, robimy sobie cały czas najazdy na lokacje jakieś tam i lecimy po prostu dalej z każdą jakby wyprawą, tak? I've had tougher fights in taverns. Well, stay alert. The smoke from the flames will alert camps downriver. The fighting will get tougher as we go. Poziom alertu rzecznego. Gdy najedziesz jakąś miejscowość, dym z pogorzeliska zwróci uwagę mieszkańców innych nadrzecznych osad, podnosząc wskaźnik zaalarmowania. Kiedy wskaźnik ten wypełni się w połowie, a następnie w całości, napotkasz silniejszy opór w innych miejscach. Aktualny jego poziom może sprawdzić... No dobra, no. Czy ten dodatek ma jakiś koniec? Bo jak się okaże, że ten dodatek nie ma żadnego końca, to po prostu robimy to dopóki nie zginiemy i elo, nie? I tu mam niby ten, tak? Military camp. You will find foreign supplies and even gear if you're lucky. They will put up a fight, but so be it, yeah? Let's go, Viking! Ja mam się przejmować, po prostu lecę na nich wszystkich i po kolei będę ściągał, nie? Który to jest poziom mocy, ten quest? Jeszcze sobie zerknijmy. 506. O, no to troszeczkę wyższy niż ja mam. Okay. No, bo bez klucza to i tak się tam nigdzie nie dostaniemy. The other side must be barred. Give me a hand. Więc trzeba najpierw wziąć, znaleźć klucz i potem wyważyć te drzwi. Czy wy zamiast kurwa... Co za dzbany. Hey, come here a moment. Skrzynie z przednimi torrenami się w obozach wojskowych oraz klasztora mogą aktywować postrzeżenie broni przednim. To ostatnie możesz wykorzystać w klucze przystani do wniesienia rozbudowania siedziby. Dobra.
To tłumaczy, dlaczego tam jednego budynku nie mogłem rozbudować. Dobra, czy tu jeszcze coś macie w tym pierdolniku? Nie, już wszystko zebraliśmy. Wracamy na łódź i lecimy z kolejną. Nie, tak, 430 to jest. Dobra. Czemu tak daleko zacumowaliście tą łódź? Dobra, gdzie mamy jakiś kolejny najazd? Cholera wie. Fighting your time for bigger fights. More of a captain these days. Odd, isn't it? A raider who doesn't raid. Turns out, spending years getting damn near chopped in half leaves you with enough aches and stiff muscles to keep you boat bound. Now come, let us go. Trochę tego tu jest, tak jak patrzę po mapie. Tu jest najazd, tam jest najazd, tam też był jeszcze jakiś, tam jest kolejny. Czyli ja jestem na tyle mocny w tej grze, że mogę ich sam ściągać wszystkich. No już. All right. We have what we came for. Let's go. Nic tu więcej nie ma. I don't know about you, but I am ready to return to Ravenstorm. Let the crew know when you are ready. Wróć do osady. Jeśli chcesz wrócić do osady, zajmij miejsce na starym, za starym łodzi najazdowej, a następnie przytrzymaj, aby puścić rzekę. Nie no, po co? Czy możemy najechać coś? I'm coming. Kto leży? I cannot afford to lose a crew member. Nie no, żyją wszyscy chyba. On dwa. Podniosłem go, nie? My thanks, Eivor. No, aż w nogę.
Dawaj. A tamta jak tam skinęła? Jak ty tu zginęłaś? No masz pecha, zginiesz do końca. Trzeba było nie zostawać w tyle. Zdupcek. Dobra, wszystko. Jeszcze jakiś klucz jest, ale nie widzę do czego on może się przydać. Wróćmy na łódź i popłyniemy dalej w takim razie. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Tutaj. Ta mapa jest tak czytelna. An injured crew member. Shame. But they're tough. They'll make their way back to the settlement and heal up. Dobra, płyniemy dalej. Czy coś tu można zrobić? Tam jest coś. Chyba. A, tam jest jakieś obozowisko. Ale tu też jest. Okay. Sama nie dasz rady. Aha. Czyli ogólnie, teoretycznie mogę te najazdy dalej sobie robić, ale muszę tak czy siak wrócić do osady, żeby oddać te rzeczy. Bo mamy 200 na 200, czyli pewnie maksimum jakieś tam, nie? Nie wiem, po co ja odpalam mapę, jak i tak tutaj nigdzie nie jestem w stanie dotrzeć. W sensie nic na tej mapie nie widać, nie? Szczerze nie wiem, czy ma sens zrobienie tego.
bo to będzie wyglądało wszystko tak samo. Czyli pływamy po rzece. Pływamy po rzece, robimy najazd. Wracamy sobie do osady, oddajemy, płyniemy znowu. Wracamy do osady, oddajemy, płyniemy znowu, wracamy do osady, oddajemy. Zamki. To już chyba wolę zacząć nową serię na kanale. Jeszcze jak wyspa Skie miała jakieś coś ciekawego w sobie, to tak tutaj to tamte próby jakieś super ekstra, które trzeba robić, czy tutaj rzeczy na najazdy, taki jest średni dodatek. Darmowy, bo darmowy, ale średni. That was invigorating. And as lucrative as I promised ya. Think we have got enough supplies here to put something together? Something like what? A place to stay where we can stretch out. Oh, wouldn't want to bother Adis and the rest. You know Adis? I know of Adis. Her reputation as a fighter and as a trainer precedes her. Simply wouldn't want to get in her way. I see. Well, we have space for a hall. And with enough supplies, we can make something in due time. Znieś chatę dla Yongminów. Okej. Okay. Nie skreślajmy tak szybko, nie, tego dodatku. Welcome to the Yongspeaking Hall, Eivor. Been a long time since we've had a permanent place to gather and share stories. Come here to hire more Yomsvikinga for your raids. With time, it will attract some impressive fighters. Real talents. Okay. I gladly reeve the swan robe by your side, Eivor. Show me your valor in battle and earn your place at the great table. Take me on! I will show join you your blade to mine. Strength to let ring the sword song this day. No dobra. Legenda świętego Jerzego. No dobra. Zobaczmy, co tam jest do pogadania. Ah, Eivor. I have been meaning to mention to you. The legacy of Saint George. Is this some sort of ridiculous legend? It is. The story is that the revered saint's legacy, lost for hundreds of years, is divided and hidden across England. Such a great treasure, and yet no one has any idea where even a single piece could be. Until now. For months I have heard whispers that match the stories. And now my scouts have returned with a map. The rivers Severn and Exe. Both play a role in George's legend. Very well. That is where we will search. But keep a lookout for hints of other hiding places. Nothing is known for certain. Whether any of it actually exists, I cannot say. Care to go find out? Sounds tempting. I'll go. Good luck. Okej. Czyli jest jednak coś, więc co to jest? Czyli jest jednak coś więcej w tym dodatku niż by się wydawało. No dobra. To może jednak nie skreślamy tego dodatku tak szybko. Up for some raiding? Zobaczmy, co tutaj masz.
Zmiana wyglądu łodzi najazdowej. Można ulepszyć niezależnie od łodzi głównej. Możesz też rozbudować jej ładownię, wydając każde ulepszenie zwiększa ilość towaru, jaką możesz przewozić rzeczy najazdów. Kadłub, żagiel, tarcze, rufa. Co masz do zaoferowania? Jakieś badziewia. Hi, old friend. Hey, Evo. Do not forget, anytime you want to set out to raid distant rivers or do work on your longship, I am your man. No spoko, ale zrobimy sobie ten dodatek. Myślę, że on jest o wiele ciekawszy niż mistrzowskie wyzwania, które tutaj są. Więc zrobimy sobie ten dodatek rzeszy na jazdy, a następnie zajmiemy się kolejną serią, którą będzie The Quarry gierka. A w tym odcinku to tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i miłego popołudnia. Trzymaj się, cześć.